całego tego zamieszania, które mamy obecnie w Kościele, mogłoby się wydawać, że wyjście z całego tego kryzysu to jakaś rzecz będzie niezwykle skomplikowana. To wymagałoby jakichś niezwykle trudnych, wyważonych, bardzo skomplikowanych i precyzyjnych ruchów. Jednak tak naprawdę potrzeba rzeczy bardzo prostej. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, w jaki sposób Kościół powinien działać, w jaki sposób Piotr powinien działać, aby ryby łowić, aby duszę łowić. Otóż na początku święty Piotr trudzi się zgodnie z zasadami swojego rzemiosła. Całą noc wraz z towarzyszami spędza w łodzi, zarzuca sieci raz po raz. Zgodnie z wszelkimi zasadami swojego fachu w nocy właśnie te ryby powinny najbardziej dać się złapać w tą sieć. Całą noc nic nie ułowili. Nad ranem zdesperowani, smutni, zmęczeni czyszczą te sieci. Wtedy przychodzi Pan Jezus, wsiada do jednej z łodzi i właśnie łodzi Piotrowej, każe Piotrowi odpłynąć trochę od brzegu i zaczyna nauczać. Dzień postępuje coraz dalej oczywiście. Godzina staje się coraz gorsza na połów ryb tak naprawdę. Po zakończeniu nauk Pan Jezus mówi do Piotra: wypłyń na głębie i zarzuć sieci. Święty Piotr, oczywiście on właśnie wtedy mówi, całą noc łowiliśmy i niceśmy nie ułowili, a teraz każesz nam zarzucić te sieci. Zgodnie z zasadami tego fachu nie ma to żadnego sensu. Ale święty Piotr wierzy Panu Jezusowi. Skoro ty tak mówisz, to tak zrobimy. Wypływa, zarzuca i ryb jest tyle, że nie mieszczą się w jednej łodzi. Trzeba ściągać drugą wbrew wszelkim rachunkom, wbrew wszelkim zasadom rybołówstwa. Jest tych ryb tak dużo, że pomieścić się nie mogą. Wtedy Piotr pada do stóp Jezusowych: wyjdź, Panie, z mojej łodzi, bo ja jestem człowiek grzeszny. Mamy tutaj całą receptę na pokonanie kryzysu w Kościele. Piotr musi zacząć słuchać Pana Jezusa. Tylko tyle i aż tyle. Zamiast rachować, jak tutaj właśnie należy to zrobić, tak jak święty Piotr na początku po prostu postępuje zgodnie z zasadami swojego rzemiosła, tak dzisiaj hierarchia kościelna bardzo chętnie właśnie kombinuje po ludzku. Jakby tu przyciągnąć ludzi do Kościoła? Co by tu powiedzieć, żeby tak nikogo nie urazić i wszystkich zachęcić? Jakby to zrobić, żeby to było takie atrakcyjne? Jakby zrobić, żeby liturgia była atrakcyjna? Jakby zrobić, żeby przekaz był taki właśnie pasujący do współczesnego świata, żeby to tak dotarło do i młodych, i różnych grup społecznych, i jeszcze takich, i takich? I to jest takie kombinowanie. Właśnie takie, jakby to zrobić, żeby wszystkim było dobrze. Całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. To powinni sobie powiedzieć dzisiaj hierarchowie Kościoła po tych ostatnich 60 latach. Całą noc. Noc tutaj też bardzo dobrze pasuje do tego czasu. Całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Trzeba przede wszystkim po prostu uwierzyć Panu Jezusowi. W co uwierzyć? No przede wszystkim w same podstawy Jego nauczania. Przede wszystkim chociażby w to, że Pan nasz Jezus Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia. Jak On sam mówi, On jest drogą, prawdą i życiem. Tylko przez Niego można przyjść, można wejść do Królestwa Niebieskiego. Tylko On jest bramą. Wszyscy, którzy przychodzą do owczarni nie przez Niego, są zbójcami. On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, zgodnie ze słowami świętego Pawła. Już na tym podstawowym poziomie widzimy, że brakuje, że mamy właśnie w obecnym przekazie Kościoła takie kombinowanie. No niby tak, niby Pan Jezus jest tym jedynym Zbawicielem, no ale przecież wszyscy będą zbawieni, no ale przecież inne religie też do zbawienia prowadzą, no ale przecież to też jest dobre. To jest właśnie takie kombinowanie, jakby tu powiedzieć, żeby to pasowało do współczesnego świata, żeby to współczesnego człowieka nie uraziło, żeby to przykre dla nikogo nie było. Kombinowanie po ludzku, a nie przyjęcie tego, co Pan Jezus mówi. A Pan Jezus żąda właśnie tego, co nie jest
zgodne z tym, co wydawałoby się być słuszne. Wypłyń na głębie, zarzuć sieci w środku dnia. To nie ma sensu. Idź i powiedz, to ja jestem, to Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. To On jest jedyną drogą do zbawienia, nie ma innej. Oczywiście, że to się ludziom nie ma prawa spodobać. Oczywiście, że to będzie szokujące i to będzie dla części ludzi przykre. Ale to jest po prostu prawda. A prawda ma to do siebie, że nawet jak jest przykra i trudna, to odświeża, uwalnia, pokazuje drogę i daje siłę. Na tym pierwszym poziomie należałoby, czy musowo, hierarchia Kościoła musi pójść, po prostu posłuchać Pana Jezusa. I stąd wyniknie oczywiście później wiele różnych konsekwencji. No bo jeśli tylko Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, no to wtedy współczesny ruch ekumeniczny, który polega na tym, żeby ze wszystkimi tak dialogować bez wyraźnego celu, żeby tak się poklepywać po ramieniu, razem odbywać takie ceremonie i tak, żeby wszyscy się dobrze czuli, żeby tak razem radośnie zdążać do Królestwa Niebieskiego. Ten ekumenizm oczywiście będzie musiał się skończyć, gdy papież powie, że nie ma innej drogi do zbawienia jak Chrystus, że tylko jeden kościół Pan Jezus założył, zbudowany na Piotrze. I tak dalej, i tak dalej. Gdy w tym momencie, kiedy papież takie rzeczy ogłosi, oczywiście, że ten ruch ekumeniczny będzie musiał się skończyć. Oczywiście, że właśnie po ludzku patrząc, no to koniec świata. Wtedy to już ten świat zupełnie zgnębi ten kościół. Przecież to w ogóle zupełnie nie pasuje do mentalności współczesnego człowieka. A no właśnie. Tylko, że Piotr nie dostał zadania idź i dopasowuj się do mentalności współczesnego człowieka, tylko dostał zadanie idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przede wszystkim trzeba po prostu uwierzyć Jezusowi. I oczywiście kolejna konsekwencja, można by wymieniać wiele, natomiast skupię się na tych kilku bardzo ważnych. Jedna to ruch ekumeniczny, druga to oczywiście liturgia. Skoro Pana Jezusa przede wszystkim trzeba słuchać, to oczywiście liturgia musi być taka, jaką nam Boże objawienie przedstawia. Mamy w Piśmie Świętym przedstawioną boską liturgię, tą niebiańską, w Księdze Apokalipsy, gdzie zbawieni padają na twarz przed Bogiem, gdzie aniołowie kadzą nieustannie ołtarz, gdzie całe niebo pada na twarz przed Bożym majestatem. Tam nie ma mowy o w trakcie tej boskiej liturgii, gdy baranek jakby zabity pojawia się na ołtarzu, tam nie ma mowy o jakimś tworzeniu radosnej wspólnoty, tam nie ma mowy o jakimś miłym spędzaniu czasu i o jakichś urozmaiceniach. Tam jest tylko Bóg. I taka właśnie liturgia musi być. Jeśli Chrystus jest Bogiem, jeśli jest jedynym Zbawicielem, jeśli Jego krzyż jest jedyną drogą do zbawienia, jeśli msza święta jest bezkrwawym ponowieniem ofiary Pana Jezusa, no to musi ona jednoznacznie pokazywać, że o to tutaj właśnie chodzi. Jeśli znowu papież powtórzy za Panem Jezusem, jeśli będzie przekazywał tą jego naukę, to oczywiście, że msza święta będzie musiała się zmienić. To oczywiście, że oczywiście mówię o tej obecnie obowiązującej nowej mszy, oczywiście, że ona będzie musiała się zmienić. Oczywiście, że ten ryt jest rytem, który nie pokazuje ofiary Pana Jezusa. Pokazuje wszystkie, nie wszystkie, ale mnóstwo słów, gestów, nachalnie skupia się na człowieku, na wspólnocie. To jest takie wspólnotowe spotkanie modlitewne, ale nie pokazuje jednoznacznie, że chodzi tutaj o to, aby Bogu przede wszystkim cześć oddać. I to jest rzecz, która będzie musiała powrócić. Jeśli papież po prostu zacznie mówić to, co mówił Pan Jezus, że liturgia, że wyznawcy Nowego Testamentu, mówi Pan Jezus, będą czcili Boga w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. To można, wydawałoby się, zinterpretować w każdy możliwy sposób, ale jednak nie do końca. Cóż to znaczy w duchu? Duch to jest ewidentnie ta wyższa część naszej ludzkiej natury. Czci Boga w duchu, ten, kto czci Boga rozumem i wolą, wyższymi władzami naszej duszy. Rozumem przez wiarę, wolą poprzez miłość. Nie przez przypadek wszystkie praktycznie pogańskie kulty, które w dużej mierze
przeważnie zainspirowane są mniej lub bardziej na sposób satanistyczny. One wszystkie muszą pompować emocje, wszystkie na tym się skupiały. Nie przez przypadek tam zawsze musiało być mnóstwo bębnów, głośnej muzyki, krzyku, mnóstwo tańców. Tam musiały buzować emocje. Dlaczego? Dlatego, że szatanowi chodzi o to, żeby człowieka upodlić, żeby sprowadzić go do poziomu zwierzęcia. A robi się to w ten sposób, że pompuje się w nim emocje. Należy rozbuchać w człowieku tą sferę emocjonalną po to, żeby zagłuszyć rozum i wolę. I wręcz przeciwnie robi to Kościół katolicki. Liturgia, pomimo tego, że ona oddziałuje również na sferę emocjonalną, to oddziałuje przede wszystkim, ma oddziaływać przede wszystkim na rozum i wolę, na naszą wiarę, na naszą wolę zachęcać do tego, żeby z Bogiem razem wkładać siebie w ofierze. I tak ona ma być, piękna, spokojna, dostojna, ukierunkowana całkowicie na cześć wobec Pana Boga, w duchu, no i w prawdzie. Czyli w tym, co Pan Jezus nam na ten temat przekazał, że Bóg jest jeden, że jedna jest do Niego droga, jeden chrzest, jedna wiara, jak mówi apostoł. Nie ma innej drogi niż tabernakulum, nie ma innej drogi niż krzyż do Boga. I liturgia musi to wyrażać, musi to pokazywać niejako każdym swoim gestem, każdym swoim słowem, każdym swoim tchnieniem. I wtedy, gdy Szymon doświadcza tego, że Pan Jezus dokonał tego cudu, wbrew wszystkiemu. On po prostu zrobił to, co Pan Jezus kazał i ta obfitość tego połowu, te ryby nie mieszczą się wbrew wszystkim zasadom. Tych ryb jest tyle, że się nie mieszczą i wtedy on też widzi, to jest tak piękne, on też widzi, jak bardzo jest słaby i grzeszny. To właśnie ten cud sprawia, że on rozumie, że to nie jest jego zasługa. To jest tak piękne i tak bardzo byśmy tego potrzebowali. Ten Szymon, który napracował się całą noc, nic nie osiągnął. A później na to jedno słowo Pana Jezusa uwierzył. Zrobił wbrew temu, co by się wydawało, że jest rozsądne, to, co Pan Jezus kazał. I ten ogrom, ten sukces pokazuje mu wtedy, że to nie on coś zrobił, że to nie on coś osiągnął. Wyjdź, Panie, ode mnie, bo ja jestem człowiek grzeszny. I taki byłby owoc tego, gdyby Kościół po prostu słuchał Pana Jezusa. Kościół by zatriumfował, być może przez krew, być może przez nowe areny, czyli nowe prześladowania, ale by zatriumfował i dostrzegłby również, że jesteśmy, dostrzeglibyśmy również, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, słabymi, że to nie my zwyciężyliśmy, ale że to Pan Jezus zwycięża zawsze. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.